Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Idę sobie z peleryną czerwoną środkiem ulicy, ponieważ zawsze jak to bywa, no nie może być normalnie. Nie wiem, czy nie jestem teraz za bardzo przejaśniony. W każdym razie jesteśmy z Mateuszem i z Michałem, kręcimy nowy film. Tym razem nie do mnie na kanał, tylko do tych panów. Tu już jest rozmazany napis, nie wiem, czy to widzicie. Nowy projekt, który po prostu realizuję dla KFD. Spodobał im się ten format filmów, na przykład jak widzieliście ostatnio Ratownika na plaży albo nawet Dzień Trenera, więc tego rodzaju filmy widać kreatywne się sprzedają. No i doszło do współpracy z KFD, także nagrywamy im filmik promujący białeczko. Fajni chłopacy, źle to brzmi, no nie. Tak, kurczę, ostatnio bardzo dużo się dzieje i ten vlog, który teraz oglądacie, to jest taka składanka z kilku ostatnich dni. Naprawdę bardzo dużo się działo, między innymi no, zaczynając od wyprzedaży na sklepie i wielkiej reformacji, czyli kończy się właśnie teraz, na przykład wrześniowa wyprzedaż jest asortymentu na sklepie, możecie sobie zajrzeć. Także widzicie, moi drodzy, niepiękne życie youtubera, Ferrari, Lamborghini, wille wielkie w Hollywood. Nie tylko, jednak również są to paczki. Troszkę paczek, tak jest. Jeszcze więcej paczek. I jeszcze więcej paczek. Jesienna przecena, z której jak widać skorzystaliście. I od tej pory tak naprawdę w związku z rozwojem tego wszystkiego, to jest ostatnia taka seria, którą sam będę pakował, bo dalej to będzie już zlecane. I ktoś inny będzie to organizował. Niemniej jednak póki co nie ma żadnej innej osoby, więc jeszcze robię ostatnią taką symboliczną, historyczną, wielką pakowankę. Właśnie zapełniłem cały paczkomat i nie ma więcej miejsca na przesyłki, także trzeba będzie wrócić jutro. Jakbym pomalował w tym, w Photoshopie na różowo sobie obraz. Co ćpałeś? Się gapiłem na tą zieleń i normalnie widzę na róż. No nie gadaj. Nie ćpałem wczoraj, no musisz mieć, no weź. Nawet nie wiem, jak to wygląda, ale na pewno później będę miał beka, jak będę to oglądał. Taki? Teraz jesteśmy na Kamiennej Górze w Gdyni, bo to jest scena zamykająca. I będziemy zamykać całą tą reklamówkę właśnie tutaj, ujęciem z drona, tylko że te płoty troszkę mi krzyżują plany. O kurde, co się dzieje? Gdyńscy ochroniarze Kamiennej Góry na pewno już polewkę stoczyli. Zachód słońca, jeszcze dronem lecimy. I na dzisiaj to koniec. To nie jest ostatni dzień nagrywek, ale to jest to, co wy zobaczycie. Resztę ujęć zobaczycie na właśnie w tej właściwej reklamie. Szybko, o co chodzi? No to chodzi o to, że robimy reklamę nowego białka. Polega to na tym, że... Czekaj, jakby to tak najprężniej wam powiedzieć? Jakby to opowiedzieć najprężniej? Jestem takim posłańcem, jestem strażnikiem, który zapobiega spadkom, jakby chroni ludzi przed spadkami. I ja przemierzam miasto i szukam wszystkich ludzi, którzy nagle wyszli zrobić trening, ale na przykład zapomnieli białka, albo nie mają tego białka wystarczająco dużo, skończyło im się białko, a są po treningu, nie wiem, po bieganiu, po ćwiczeniach, po różnych takich rzeczach, takie pierdoły. I wiecie, jak nie zjedzą szybko tego białka, no to będą spadki, więc ja jestem takim stróżem, który chodzi po mieście, biega i ratuje ich przed tymi spadkami, ponieważ mam dla nich nowe białko i to jest taka właśnie tak, to jest najkrócej, jak mogę to powiedzieć. Dzwony biją, godzina 10, nie, czekaj, która jest? 9 się zbliża, siłownia do 11, także cały dzień od rana dzisiaj biegam, nagrywam. Kurczę, chłopaki mi chcą humor poprawić tutaj, ale to jest ta oryginalna wersja, oryginalna. A nikt mi nie powiedział nawet, że to mój głos. A teraz mówię tak wysoko, w ogóle mi nie powiedział, że to ale mój zobacz, głos. Zobacz, to sama piosenka. O, zobacz, co się dzieje. Jezus Maria, patrz. Los Angeles. I patrzę to, Los Angeles.
Czujesz jak u Ironmana, czy kiszał Bruce'a Bannera, w żyłach ogień Ghost Ridera, szybki jak czarna pantera i psychika pani Shera. Z każdym dniem granice swoje odkrywasz na nowo. Kiedy życia tryb prowadzić, rozpoczynasz na sportowo. Ruszę swe odbicie, sprawdzasz już bezwarunkowo. W oczach ludzi postrzegany już nie jesteś standardowo. Rozumiem, dlaczego ludzie robią muzykę, nie? Raz, żeby jakieś emocje wyzwolić, ale dwa i wyrzucić z siebie. Ale później jest do czego wracać też, nie? I czuć te emocje, one są takie autentyczne. I można się cofnąć do tego czasu, w których to czasach myśleliście właśnie, mieliście te różne myśli. I to wszystko sobie przypominacie. Czasem to dobrze, czasem źle, bo niektórzy na przykład smutki wyrzucają i później wracają do tego, sobie przypominają, ale akurat z tym mam dobre skojarzenia. Przyznaję, że to raczej znak uzależnienia. Przeczyt to normalnie chciałbym winę, czy stępę z wyczynienia. Nie trenując widzę w obie strony nieporozumienia. Nie znam lepszego sposobu mego stresu uwolnienia. To spojrzenie jaśnie znać i panu pomówienia. Ciężar papiery to ujedę, nie stan zadowolenia. Kraje Bogu, co jest rożą pewnej chwili przenoszenia. Sprawia, że my kraje jestem nie do posłuchania. Serce fajne rena, wierzesz chyba suwerena. Wiesz się mało, że pamięta, tańczy się. Że tak jak wam mówiłem, nie? To jest wszystko... To jest wszystko uzależnione od tego, jakie kolejne kroki w życiu, w tym rozwoju kariery chcę podejmować i muszę pamiętać o tym, że też chcę rozwijać swoją działalność. Ja nie wychodzę z założenia, że będę całe życie youtuberem, bo też może być tak, że kto wie, teraz jest fajnie, ale za miesiąc, dwa, chociaż mam nadzieję, że nie, możecie sobie na przykład znudzić się moją osobą i też to dopuszczam do świadomości, tak? No młodszy się nie robię, mówiłem to samo jak zaczynałem YouTube, a już minęły 3 lata. W każdym razie, KFD daje mi możliwość rozwoju działalności pod kątem filmowym, więc będę mógł jakby poszaleć troszeczkę, wyszaleć się i rozwijać to dalej do przodu. Przy czym, no jest to firma, która jest w Polsce, więc to tam mi nie robi, czy to jest portugalska, tak jak Prozis, czy polska. Tylko jedyna rzecz jest taka, że ekipa jest na miejscu. I to jest też takie atrakcyjne, nie? Że na miejscu jest ekipa, która czasem może ci pomóc, a ty pomożesz im. Jakoś tak wzajemne wsparcie, co też jest mi potrzebne, no bo nie oszukujmy się, ja to wszystko rozwijam sam. I no samemu już doszedłem dawno do tego, że samemu po pewnego etapu nie przekroczę. No i do pewnego etapu się dojdzie samemu, ale później trzeba znaleźć osoby, którym można zaufać i takich osób szukam. No ale mniejsza, nie rozwódźmy się na ten temat, niedługo nadchodzą wielkie rzeczy, jeszcze vlog z targów FIWE, sporo przed nami i tak jak mówię na początku, nie, tego jeszcze nie mówię, to nic nie zdradzam, ale niedługo będzie się działo codziennie. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc, na razie. Oszty ciulu! Zajebło mi białko, a teraz bohatera zgrywo. Nowe białko i nowy super bohater. Tak długo, jak sprawuję służbę, możesz być pewien, że spadki ci nie grożą. Na dowód tego prezentuję potężne 3-kilogramowe białko przyrządzone i wyprodukowane przez samo KFD.